Hej, hej, moi drodzy, w ten uroczy lipcowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, zabieram was w tropiki, do Nowej Gwinei lat 30. Wtedy jeszcze przed wojną, kiedy wszystko tam było nieujarzmione i pierwotne. Będzie to piękna, pełna pasji i egzotyki opowieść o antropologii, o miłości i o rywalizacji, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z księgarnią internetową Wobbling, do której link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla was pozycja obowiązkowa tego lata, czyli Euforia, Lily King. Lata 30. XX wieku. Troje młodych antropologów, Nell, Fenn i Bengtsson, badają pierwotne plemiona dorzecza Sepik w Nowej Gwinei. Łączy ich pasja, bezkompromisowa rywalizacja i namiętność narastająca w tropikalnym upale. Również napięcie wokół nich rośnie z miesiąca na miesiąc. Coś może wybuchnąć, a nadciągającą tragedię czuć już w powietrzu. Euforia to fikcyjny ułamek życia oparty o prawdziwe doświadczenia światowej sławy badaczki antropologii Margaret Mead. Ten okres międzywojenny to ostatnie lata postwiktoriańskiego kolonializmu i również ostatnie lata odkrywania białych plam na mapie. Lily King na wzór Josepha Conrada spróbowała uchwycić obraz tej umierającej epoki i oddać to, czym był on dla badaczy w tamtym okresie, a był on. Była czasem przełomu. Dzięki Margaret Mead, którą reprezentuje w powieści Nell, antropologia stała się nauką o kulturze, o tych, którzy wciąż żyją i tworzą swoje społeczności obok kultury Zachodu. Czasem euforii, zachłyśnięcia się tym kulturowym ogromem, który jakby czekał jeszcze na odkrycie na wyspach Pacyfiku. Aż trudno uwierzyć, że były to ostatnie lata istnienia dziesiątek plemion żyjących na tamtym obszarze, które zrównano z ziemią i które zniszczono podczas II wojny światowej. Czasem rywalizacji, dlatego że antropologia rosła w siły i w nowe nazwiska, dlatego że każdy chciał uszczknąć coś dla siebie z tego ogromu inspiracji i zabłysnąć w zachodnim świecie nauki. Przede wszystkim, kochani, Euforia to pozycja obowiązkowa tego lata. To pozycja tak piękna, tak przejmująca, że aż nieuchwytna w słowach. To z jednej strony opowieść o miłości, o pasji i namiętności, a z drugiej o dominacji, o przemocy i o rywalizacji. A tak naprawdę o kondycji ludzkiej, która jest wspólna wszystkim na całym świecie. Autentycznie zachwycił mnie ten utrwalony w słowach obraz odchodzącej już kultury i tych, którzy próbowali ją jeszcze uchwycić. Lily King stworzyła poetycki obraz, z którego wręcz bije żar, z którego bije namiętność, cała ta burza napierających na siebie w upale emocji. I uwierzcie mi, Euforia to niepozorna powieść, którą czyta się jednym tchem, a która jednocześnie ten dech zapiera. Jeśli szukacie powieści na te wakacje, jednej książki, którą powinniście przeczytać, to kochani, nie ma na co czekać, łapcie w łapki Euforię Lily King. Perełka! I to wszystko na dziś. Za Euforię Lily King raz jeszcze dziękuję księgarni internetowej Wobbling. I teraz tak, jeśli chcielibyście upolować e-bookowy egzemplarz tej boskiej powieści, to dzisiaj, 14 lipca, macie szansę zakupić e-bookowy egzemplarz w ramach Wobbling Travel w naprawdę świetnej cenie. I link do tej promocji znajdziecie oczywiście pod filmikiem i pamiętajcie też, że mnie znajdziecie na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads, a jeśli chcecie więcej Euforii, kochani, to koniecznie zajrzyjcie też na bloga i jeżeli wam się podobał ten filmik, to oczywiście dajcie łapki w górę, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!